Dzień dobry, kłaniamy się z terenu Znicza Pruszków. Czwarta kolejka drugiej Ligi Piłki Nożnej. Jesteśmy na obiekcie Znicza, który podejmuje Stal Rzeszów. Jeszcze raz, bardzo mocno Stal Głowacki w pole karne. Szansa i ponad poprzeczką kopnięcie Maciejewskiego. Tak, patrzymy na takie projekty jak właśnie Stal Rzeszów i poświęcamy im i sporo czasu i takiej życzliwości, przychylności, bo to po prostu ma sens. Ale zobaczmy, świetna akcja Znicza, no i doskonała obrona Kaczorowskiego. Tutaj spisał się Kaczorowski tym wyjściem i taką, powiedziałbym, paradą z parkietów piłki ręcznej. Jest w Pruszkowie 0-0, jak będzie za moment? Dośrodkowanie Reymana i Misztal, kłopoty Sylwestrzak ponad bramką. Niewykorzystany błąd bramkarza Znicza. Byłaby to chyba najłatwiejsza bramka, którą strzelił Sylwestrzak w swojej karierze. Tutaj jeden i drugi trochę zlekceważyli robotę. Najpierw Misztal, później Sylwestrzak. Piłka do lewej strony. Drobniak, dobrze, Grabowski w polu karnym, Grabowski, Górski, Kaczorowski broni, dobitka niecelna. I to była druga idealna szansa Znicza Pruszków, dokładnie tak jak powiedziałeś, poczuli, że to może być ich moment, natomiast nie wykorzystują swojej szansy. To Reyman, niezłe zagranie, Misztal wybija, jest jeszcze Michalik, ale kiepskie to kopnięcie, ani siły, ani celności. Wygrana teraz sytuacja przez Kotwicę, Kłos, pole karne, Głowacki, lewa noga, dalszy ruch, ale piłka mija i to sporo, słupek bramki Misztala. Jesteśmy na połowie Znicza. Sylwestrzak, jest szansa, Reyman, gol! 60. minuta i Stal Rzeszów prowadzi w Pruszkowie. Zanosiło się na to od dawna. Odbita piłka od jednego z zawodników Stali. No i tym razem wykończenie takie, że palce lizać. Ale Jarka już w tym sezonie zdążył wejść na boisko, zdążył też strzelić bramkę, więc rola, którą powierzył mu w tym meczu, nie jest trener, nie jest mu absolutnie obca. Grabowski, dobre dokranie, ależ to powinna być asysta. Nie trafia Bochenek, świetna okazja do wyrównania zespołu Znicza Pruszków. Szczepanek przed polem karnym, dołącza jeszcze Sławek. Reyman, czy będzie kopał bezpośrednio? Tak jest, tylko boczna siatka. No, gdyby trafił, to jasne, że ten mecz byłby już zamknięty. Kubicki stara się uciec Sylwestrzakowi, w jego stronę kierowana piłka, jest Kubicki. Ale przy nim i Kostkowski, i Sylwestrzak, nie ma gwizdka sędziego, Reyman do Goncerza, Goncerz kontra Pomorski, to jest już taka faza lekkiego chaosu na boisku, inaczej być nie może. Olejarka do przodu, byle piłkę utrzymać, byle jeszcze może zakończyć strzałem, Olejarka, ależ gol, 0-2, Stal wygra w Pruszkowie, fenomenalna końcówka Olejarki, piękny gol, przelobowany Misztal, tu już jest po meczu. Doskonały, widzą Państwo, jak chwycili się za głowę. I trenerzy Stali Rzeszów i sami zawodnicy. Przepiękny gol Dawida Olejarki kończy nam rywalizację w Pruszkowie.